Narysuj obraz czworokąta ABCD to ten niebieski w symetrii względem osi X, albo po odbiciu względem osi X. I mamy na portalu Khan Academy narzędzie, które pozwala na skonstruowanie czworokąta przez przeciąganie wskaźnikiem myszy jego wierzchołków. Tu mała uwaga techniczna, Khan Academy to twór amerykański, a to co oglądacie, to polskie tzw. Tak tłumaczenie audiowizualne. Ponieważ niektórych elementów nie daje się łatwo przetłumaczyć, to w tym ćwiczeniu oznaczenia kątów prostych są takie, jakich używają Amerykanie. My mamy łuk z kropką w środku, a tutaj mamy oznaczenie amerykańskie, czyli część kwadratu. Ale nie będziemy się tym przejmować. Mamy skonstruować obraz czworokąta ABCD. Myślę, że najprościej będzie zrobić to po kawałku. Znajdziemy obraz każdego z wierzchołków i automatycznie stworzymy w ten sposób obraz całej figury. Żeby nam nie przeszkadzały wierzchołki, którymi się jeszcze nie zajęliśmy, przesuńmy najpierw całą figurę gdzieś na bok. Zacznijmy od punktu A. Jest to symetria względem osi X. Punkt A znajduje się cztery jednostki powyżej osi X. 1, 2, 3, 4. I w takim razie jego obraz, czyli punkt A', musi leżeć cztery jednostki poniżej osi X. To jest punkt A'. Teraz wierzchołek B. Leży dwie jednostki powyżej osi X. B' ma w takim razie taką samą współrzędną X, ale leży dwie jednostki poniżej osi X. Tutaj leży punkt B. Teraz ten punkt przesuńmy w miejsce obrazu punktu C, C ma współrzędną X równą minus 5 i współrzędną Y równą minus 4, C będzie miał tę samą współrzędną X, ale zamiast 4 jednostki poniżej osi x będzie leżał 4 jednostki powyżej osi x. Czyli C' będzie miał współrzędne -5 i plus 4. Czyli punkt C' będzie leżał tutaj. I ostatni punkt D, jego współrzędne to -2 i minus -1. I jeżeli odbijamy go względem osi x, to zamiast leżeć jedną jednostkę poniżej osi x, punkt D' będzie leżał jedną jednostkę powyżej osi x. Współrzędna x pozostanie bez zmian. No i skonstruowaliśmy obraz czworokąta ABCD w symetrii względem osi x. W tym przykładzie interesujące jest to, że oś symetrii przechodzi przez czworokąt ABCD. Część czworokąta ABCD leży nad osią x, wtedy obraz tej części leży poniżej osi x. A część czworokąta ABCD leży poniżej osi X i obraz tej części leży powyżej osi X. Punkty czworokąta ABCD leżące na osi X oczywiście pokrywają się ze swoimi obrazami. Tak to wygląda.